Fotela lidera broniła ekipa JJ International, rozpoczynała niedzielne zmagania i de facto je błyskawicznie zakończyła właśnie po meczu z udziałem JJ. Było wiadomo, która drużyna triumfuje w fazie zasadniczej rozgrywek. Do pełni szczęścia JJ International brakowało wygranej w ostatniej kolejce nad Fatamorganą i się udało. Pierwszy set momentami zacięty, ale ostatecznie triumf 25-20. W drugim dominacja faworyta od początku do końca i wygrana 25-17. Kolejny mecz już bez większego znaczenia dla Korków, czyli wicelidera. Niezależnie od wyniku zespół miał zapewnione drugie miejsce przed fazą play-off, ale zrobił swoje. Korki wygrywają z Elektronem Wrocław 2-0 w setach 25-23 i 25-14. Najbardziej zaciętym spotkaniem 10. ostatniej kolejki sezonu zasadniczego były zmagania Invictusa Wrocław z Zenitem. Nam się udało idealnie, bo trafiliśmy właśnie na to spotkanie. Lepiej w mecz weszła ekipa gości. Pierwszy set i po wielkich emocjach wygrana drużyny Zenitu 25-22. Szybka riposta zespołu Invictusa. Tym razem ta ekipa zdobyła 4 punkty więcej od swojego rywala. Po dwóch setach remis o wszystkim decydował więc tiebreak. W nim walka punkt za punkt, ale lepsi gracze Zenitu wygrali 15-12. Na koniec jeszcze mecz Fatamorgany z Invictusem. Tu Fatamorgana zwycięża 2-0. Znamy więc pary półfinałowe, które staną naprzeciw siebie 14 maja, by walczyć o możliwość gry w wielkim finale ligi o 10:00 za tydzień w niedzielę. JJ International zmierzy się z Fatamorganą, w samo południe natomiast starcie Korków z Zenitem. Rozpoczynamy właśnie od tego meczu KFV Galaxy kontra For Fun. To grupa C walki w otwartych mistrzostwach Wrocławia. Ci, którzy spodziewali się zaciętego spotkania, mogli lekko czuć się rozczarowani, a może nawet nie lekko. Od początku do końca dominował zespół For Fun. Szybko uzyskał wyraźną przewagę i od pierwszej do ostatniej minuty kontrolował to, co dzieje się na parkiecie. A z perspektywy kibica niewiele się działo. Faworyt grał niezwykle twardo w obronie i od niej wszystko się zaczęło. Dzięki bardzo dobrej defensywie nie brakowało udanych akcji w ataku. Kluczem do sukcesu okazały się błyskawiczne przejścia z obrony do ataku i skuteczność. Ostatecznie ekipa For Fun wygrała aż 68-39. W innym weekendowym spotkaniu grupy C także jednostronne starcie. TSP Baby wygrywa z ekipą bijące 80-34. W grupie A w sobotę i niedzielę rozegrano 3 spotkania. Maksimuski przegrały z miejscem na Twoją reklamę 52-98. Kolejnego dnia miejsce na Twoją reklamę poznało smak porażki. Uległo For Fun NG 52-58. Na koniec weekendu OKC przegrywa z Together We Chill 40-62. Jeszcze grupa B OMW Moneyball oddaje walkowerem starcie z Power Rangers For Fun, a przyjaciele minibasketu pokonują ekipę Birsi 60-27. To sport, który powinien się przyjąć wśród najmłodszych wrocławian. To oni są klientem docelowym drużyny rugby i podmiotów promujących tę dyscyplinę. Szkolenie ma ułatwić dostęp do znawców dyscypliny, tych, którzy mogą trenować nasze nadzieje. Głównie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, ale także dla studentów AWF-u. Założeniem całego programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży przez rugby tak jest to, żeby właśnie w szkołach podstawowych przede wszystkim wprowadzać taką bezkontaktową odmianę rugby, czyli rugby tag. Polega ona na tym, że szarża jest zastąpiona zerwaniem dwóch znaczników, dwóch takich szarf przyczepionych do paska. Docelowo planujemy przeprowadzić 6 turniejów na Dolnym Śląsku, dzięki którym dzieci właściwie w całym województwie będą rywalizować międzyszkolnie. Następnie odbędzie się turniej półfinałowy i finał w Łodzi, finał Mistrzostw Polski. Stawiamy pierwsze kroki w nowej dyscyplinie. To dla wszystkich związanych z rugby wielka sprawa, podkreśla opiekun wrocławskiego zespołu. Szkolenie w rugby tak ma zaprezentować przyszłym instruktorom tej odmiany rugby, jak w ogóle wdrażać nową dyscyplinę dzieciakom, które zwłaszcza tutaj na Dolnym Śląsku dotychczas nie miały kontaktu z taką piłką jajowatą, z taką dyscypliną. Z racji tego, że generalnie Dolny Śląsk nie ma tradycji rugby, więc tutaj można powiedzieć, że dla wszystkich dzieciaków jest to coś zupełnie nowego. Z rozwojem rugby w kraju nie jest źle. To jedna z najprężniej rozwijających się dyscyplin w Polsce. Co widać po właśnie najmłodszych. W kilku województwach rugby udało się doskonale rozpropagować. Dzięki właściwie pracy włożonej przez oficerów rozwoju rugby w całej Polsce, ale też głównego oficera, udało się spopularyzować to już w kilku regionach. Już 7 województw rywalizuje na poziomie właściwie regionalnym w tych rozgrywkach. My widzimy te profity, widzimy jak
jak dzieci się bardzo chętnie angażują w te rozgrywki. Dla nich to też jest pewna nowość. Sam kształt piłki jest bardzo intrygujący, dzięki czemu no, jest to dla nich taka pewna alternatywa. Mamy sygnały z całej Polski, że dzieci, które rywalizowały na poziomie szkół podstawowych czy gimnazjów, zgłaszają się do klubów. My we Wrocławiu też już mamy pierwsze zgłoszenia do drużyny kadetów i liczymy na to, że ten narybek taki właśnie, ta praca u podstaw będzie dawała nam dobre rezultaty już w przyszłości i ci zawodnicy przejdą do klubów, a potem może i reprezentacji. Zalet rugby tak ma na pewno sporo. Tych najważniejszych teraz możemy posłuchać. Jest to na pewno bardzo fajna odmiana rugby, generalnie odmiana dyscyplina sportu, która uczy solidarności, uczy współdziałania, jest bardzo zespołową grą, odpowiedzialności za siebie i za kolegów. Jest dyscypliną, która bardzo mocno rozbudowuje więzi grupowe, więzi takiego współdziałania. Szkolenie we Wrocławiu dofinansowane zostało z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Celem konferencji jest stworzenie forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie aktywności fizycznej człowieka. Ponadto jest okazją do nawiązania kontaktów naukowych między studentami i pracownikami z różnych ośrodków w Polsce. Nazywa się to Wieczór Naukowca 2017 wokół człowieka, więc tematy krążą wokół człowieka. Organizatorem konferencji jest Studenckie Towarzystwo Naukowe AWF we Wrocławiu. I ta konferencja to takie podsumowanie rocznej działalności kół naukowych w AWF we Wrocławiu. W ramach tej konferencji odbędą się sesje naukowe, będą to sesje ustne oraz wystąpienia plakatowe w różnych tematach. To nie tylko lokalna inicjatywa, to spotkanie, w którym będą uczestniczyć naukowcy i studenci tak naprawdę z całego kraju. Zaprosiliśmy studentów i młodych pracowników nauki do 35 roku życia, także spoza Wrocławia i przyjadą tutaj faktycznie w takiej licznej reprezentacji. Łącznie będziemy mieć około 85 uczestników, 52 wystąpienia, 20 właśnie wystąpienia naukowe, ustne i 32 postery. Tyle o konferencji w liczbach, ale zapytajmy o wynalazki i nowatorskie pomysły na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Czy jest w ogóle o czym rozmawiać? Jest pewną tradycją u nas na AWF-ie we Wrocławiu od pewnego czasu, że nasza konferencja wpisuje się w program juwenaliów. Więc juwenalia zwykle kojarzone są z imprezami sportowymi, z kabaretami, z imprezami właśnie takimi rozrywkowymi. Natomiast nasza konferencja jest taką propozycją dla tych studentów, którzy lubią bawić się też nauką. Nie zabraknie wybitnych naukowców i ciekawych tematów. One powinny zainteresować wszystkich fanów nauki. Wykład inauguracyjny wygłosi pan profesor Grzegorz Jura z AWF w Katowicach. Wykład będzie w temacie, jak obiektywny pomiar może dać subiektywne rezultaty. Także z AWF we Wrocławiu pani profesor Joanna Szczepańska-Gieracha powie coś na temat badań w wirtualnej rzeczywistości, a także doktor habilitowany Adam Siemieński. Informacje dotyczące konferencji można znaleźć na stronie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Oficjalne otwarcie w środę o 14:30.